Dzień dobry wszystkim. No na wstępie dziękuję kibicom, tym, którzy jeszcze dzisiaj byli i nas wspomagali. No co mogę powiedzieć? No mecz zaczęliśmy, myślę, że dobrze. Walczyliśmy, wiedzieliśmy, że przeciwnicy się na nas rzucą, że będą chcieli za wszelką cenę wygrać. No niestety po pierwszej kwarcie, jak to zaczęło ustępywać, to coraz ciężej nam się grało. No wielka ilość strat, tam bodajże 20, 25, 27 chyba. Na pewno w tym mocno przeszkodziło. No musimy wyciągnąć wnioski i po prostu dać z siebie wszystko na naszej hali i dowieść te dwa zwycięstwa i wyjść do półfinału. Gratulacje dla drużyny trenerów Jagiełka. Myślę, że dobry defense, na pewno zagrali dobry defense. Trzeba przyznać tutaj, trzeba przyznać i oddać drużynie Stychów, że grali dobry defense. Myślę, że też te 14 punktów wynikają ze strat. No to, co powiedział Daniel, 26 strat, nie da się wygrać meczu. Nie widziałem, może widziałem, wydaje mi się, że nie wiem, nie widziałem takiego przypadku, żeby wygrać przy 26 stratach, więc tutaj na pewno to był dzisiejszy problem. To trzeba ograniczyć, bo to oczywiście obejrzymy, może to jest wszystko wynikało z super obrony przeciwnika i nic, ale myślę, że jednak pewne elementy, które sobie chcieliśmy inaczej rozegrać, były źle rozegrane. Nie ma co tutaj za bardzo rozmawiać, to są play-offy, jest dzień, się gra dzień po dniu i tak naprawdę tutaj uczulałem zawodników, że drugi mecz to będzie co innego. Zaczęliśmy dobrze, prowadziliśmy 29-20 i nasza gra upadła wtedy całkowicie. Nie wiem, z czego to wynika, oczywiście to przeanalizujemy, będziemy chcieli poprawić się. Prawda jest też taka, że przyjeżdżaliśmy, wiedzieliśmy, gdzie przyjeżdżamy, na jaki teren. Cieszymy się z tego 1-1, cieszymy się, nie będziemy tutaj ukrywać, się nie cieszymy, ale seria trwa dalej, to że wracamy do nas, oczywiście wracając 2-0, jest ciężko wrócić, bo margines błędu jest już, nie ma marginesu błędu, więc cieszymy się, ale nic nie, nikt, myślę, że w tej serii jest cały czas 50-50, zresztą cały sezon to pokazuje, że te drużyny są cały czas blisko siebie. I może być pięciomeczowa seria. Oczywiście będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby zamknąć to u nas, ale nie ma co za bardzo gdybać. Jeszcze raz mówię, gratulacje. Minuty się u nas rozdzieliły. Za mało rzutów za dwa, też jest jakiś niesamowity wynik. 7-23 to też jest dziwne, mimo że trafiliśmy 11 trójek przy dobrej skuteczności, ale bodajże chyba 6 albo 7 w pierwszej kwarcie. Więc mówię, resetujemy głowę, nie ma znaczenia wynik. Oczywiście gra jest do poprawy, ale wynik, ilość punktów nie ma to znaczenia w playoffach. Nikt nie patrzy, że wygrałeś 20, to ten. Przypomnę, rok temu Czarni Słupsk w Ekstraklasie ze Śląskiem bili się po 40, przegrywali mecze i dzień po dniu, a potem nie ma to znaczenia, następnego dnia jest nowy dzień. Więc my też tam do tego podchodzimy, wracamy do siebie, do naszych kibiców. Dobry wieczór. Na pewno gratulacje dla naszego zespołu za to, jak zagraliśmy w drugiej i trzeciej kwarcie pod względem fizyczności. Stracone 14 punktów w 20 minut, myślę, że to jest wynik, który no ustawił cały mecz. Na pewno duża poprawa względem wczorajszego meczu, pod względem właśnie fizyczności, atakowania deski i sam ruch na pewno bardzo męczył zawodników. Jesteśmy dużo młodszym zespołem, więc myślę, że taki był też cel, żeby bardzo zmęczyć i zabiegać drużynę przeciwną. Dobry wieczór. Przede wszystkim gratulacje dla mojego zespołu i dziękuję również kociewskim Diabłom za dwa wyrównane mecze, dwa bardzo trudne mecze. Rywalizacja przenosi się do Starogardu i myślę, że to będą piekielnie trudne spotkania dla jednej i dla drugiej drużyny. Odpowiadając na pytanie, no tak, no w playoffach nie ma czasu za bardzo na odpoczynek dla trenerów, więc całą noc analiza, dzisiaj wideo z zespołem. Wyjaśniliśmy sobie, jak graliśmy, natomiast to już wczoraj powiedziałem, jak graliśmy, że ta gra była zupełnie nie taka, do jakiej przyzwyczailiśmy kibiców, przede wszystkim w ataku.
Natomiast też popełnialiśmy karygodne błędy w defensywie i powiedzieliśmy sobie, że to spotkanie musi być zdominowane defensywą i dzisiaj to pokazaliśmy na pewno. Graliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę, natomiast nie trafiliśmy żadnej trójki, 0 na 6 bodajże mieliśmy do połowy za 3 punkty. Starogard trafił 5 czy 6 rzutów, 6 chyba rzutów, tak, w pierwszej kwarcie. Więc byłem spokojny, bo ten mecz się dobrze układał, wiedziałem, że w końcu odpalimy, wiedziałem, że w końcu zagramy i to 20-punktowe prowadzenie, myślę, było w pełni zasłużone. Zagraliśmy zupełnie inaczej, z większą energią, z większą determinacją, tak jak się powinno grać w playoffach. Duże brawa dla moich zawodników za tak naprawdę obrót o 180 stopni względem wczorajszego spotkania. Daliśmy 9 desek, poprawiliśmy na pewno naszą intensywność w ataku i w defensywie i dlatego dzisiaj jesteśmy zwycięzcy. Tak jak mu powiedzieliśmy w szatni, że dobrze rozgrywamy mecze pod presją i dzisiaj graliśmy pod bardzo dużą presją, bo wiadomo, oczekiwania są, gramy u siebie, natomiast nie zapominajmy, że my cały czas startujemy z pozycji underdoga i to, że jesteśmy tak wysoko, to już jest super wynik. Dzisiaj wygraliśmy, będąc pod presją i w dalszym ciągu pod nią jesteśmy, bo przenosi się rywalizacja na parkiet przeciwnika. Dziękuję za walkę, dziękuję również kibicom i mam nadzieję, że do zobaczenia. Clean is good, sanitized is better.